Wczoraj ze znajomym jeździliśmy po klientach. Ja mam tak, że parę osób odmawia, trochę mam doła. Mam wrażenie, że to moja wina. Niestety, świat wygląda tak, że nie wszyscy są na tak. Co za tym idzie, wiecie, ja od razu odbieram to personalnie, a po prostu no, nie wszyscy są zainteresowani. Poza tym, no, niektórzy są gburami i hamami. Wychodzę zawsze uśmiechnięty do klienta. No i wiecie, mamy taką trochę zbiciówę, bo tam była taka seria niepowodzeń. W ogóle start był wczoraj świetny, ale później, jakaś taka seria. Dobra, muza na full, motywacja Jankleosia, jazda, nie? Dobra, teraz wjeżdżamy, robimy to, nie przejmujemy się. Kolejni klienci na pewno będą tymi, którzy są właśnie zainteresowani tym, co mamy im do zaoferowania. I właśnie wychodzimy z auta, stanęliśmy na takiej wiejskiej drodze. Od razu pani, nie, 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 już krzyczy z daleka, że ją tam nic nie interesuje. Po czym wjeżdża dziadek z 80 lat, który wychodzi przez furtkę, zaczyna się pluć, mówi nam, ja jeszcze wiem gdzie uderzyć i nas wyzywa od najgorszych. I wyobraźcie sobie, że jesteście zmotywowani mówicie, teraz wszystko wyjdzie i macie takich hamów i gburów na swojej drodze. No powiem wam, szczerze to był, to był cios, to był cios. Ale no, trzeba się odpornić. Tym bardziej, że jak jeszcze ktoś jest agresywny, oczywiście wiemy to, że człowiek by dmuchnął na takiego dziadka i by go zmiótł. No ale nie o to w tym chodzi, tak? Jesteśmy ludźmi. No nie zniżyjmy się do takiego poziomu, żeby dziadka tam wyzywać, czy cokolwiek. Życzyliśmy mu miłego dnia, dużo zdrowia i pojechaliśmy w swoją stronę. Trochę ten zapał, który nabyliśmy właśnie przed chwilą z nas zleciał. No ale takie uroki tej branży. 吃麦姐姐，嘿嘿。